Siemanderko. Siemanderko w poniedziałek, kochani. Słuchajcie, jadę po jakiejś okolicy, gdzie aż się cykam. Szukam Walmartu, bo muszę zajechać do Walmartu. I nie wiem, gdzie to jest. To są jakieś takie abandoned, jak to mówią. Takie miejscówki, gdzie nikogo nie ma, nikt nie żyje i nie wiem, czy ja dobrze w ogóle jadę. Nie mam pojęcia, powiem wam szczerze, czy to jest ten Walmart. Ale jak ja tu dojadę? Czekajcie. Dobra, jedziemy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. To chyba nie jest Walmart, no ale jadę. Co tam u was? Co tam u was? Przywitałam się z wami pysznym omletem na śniadanko. Jadę teraz, załatwiam. Powiem wam, chciałam załatwić jedną sprawę, o której wam już mówiłam w piątek, że dzwoniłam tam i się nie dodzwoniłam, bla, bla, bla. Co wy? Dzisiaj to samo. Zajechałam na miejsce. No tu jest Walmart, ale tu jakieś kraty, kur. De mole. No, zajechałam, babeczki nie ma. Nie pracuję dzisiaj. Co ja myślę? Brawo. No i teraz mówię, jadę do tego Walmartu. W dzisiejszym filmie to będzie, wiecie co, vlog łączony. To będzie 17 i 18. Raz niestety, bardzo przepraszam, ale raz mi się niestety, kochani moi, nie udało zrobić filmu. No i dzisiejszy to będzie łączony. Pokażę wam w tym vlogu, jak spędziliśmy Świętego Patryka, jak rzeka wyglądała i wczorajsze targi, które były super. Więc w tym momencie serdecznie was zapraszam na, mogłabym powiedzieć, dwudniowego vloga. Bo to jest kawałek soboty, bo w sobotę właśnie ta rzeka była barwiona. I kawałek niedzieli. I dzisiaj jeszcze. Więc to są, kurczę, trzy dni w jednym. Trzy w jednym. Pamiętacie? Macie? Lubicie? Te takie kawki, herbatki. Co to w ogóle jest? Herbaty chyba, nie? Nie herbaty, Jezu. Kawy. Ten espresso kiedyś się piło. Nescafe, Nescafe. Trzy w jednym, że była śmietanka, kawa i cukier. Piło się, piło. Więc będzie trzy w jednym vlog. Mam nadzieję, że u was wszystko w porządeczku. Dzisiaj znowu wstaję, śnieg sypie. Wiecie, nie mamy tutaj śniegu tony na chodnikach czy gdzieś, ale no pogoda jest tragiczna. No i jadę, widzicie, z powrotem. Jadę z powrotem w tą samą okolicę. Dobra. Pogoda jest tragiczna. Beznadziejna. Kilka dni temu lato, dzisiaj zima. No i tak, tak to jest. Dobrze, moi mili. Jadę, odzywam się później, a w tym momencie zapraszam was na przebitki z dwóch ostatnich dni. Thank you.
to capture in. I know must get it right, must get back in the fight. This can't be a surprise. I think I let it slide. I'm sleepwalking. No hello, hello, w niedzielę. Budzimy się, lecimy zaraz na targi. Ja szybciutko do Starbucksa na dole. I tu taka pogoda. Tak jak widzieliście na początku, w klipach pada śnieg. Dwa dni temu lato, dzisiaj zima. Tutaj, zaraz sobie go zrobię. Czekam na mężula jeszcze. No cudownie. Zobaczcie, jak ładnie tutaj jest. Kominy, sofa. Super. Bardzo serdecznie polecam hotel Hilton, bo jest ekstra. A my dlatego tutaj jesteśmy, bo te targi są tutaj bardzo blisko, że tylko przechodzicie i już są, więc... Wybraliśmy taką miejscówkę, a nie inną, no i była bardzo tania, więc super. Dzień zapowiada się pracowicie. Bar. Another glass and I am going places. Makes me laugh above the irony of everything. I like the way you're thinking. I don't really care about the music on the dance floor. I don't really mind all the smokers in the bathroom. I don't care at all, baby. You got my attention. So you were saying, oh no, I don't see the light. Things. It's quite a lonely world that we're living in. Oh baby, you are. Patrzcie, co wynalazłam dodatkowo dla mnie. Everything makes total sense when you're next to me. In a flow. Ile tutaj jest garnków, patelni, relibnych jakichś rzeczy, plus takich kubków a la Stanley, to jest tylko, no ludzie tyle chcą sprzedawać. No, ale bardzo ciekawe doświadczenie, moi drodzy, bardzo ciekawe, że ktoś mnie złapie, że nagrywam i jeszcze mi współpracę dadzą. Nie no, żartka oczywiście, ale fajnie, bardzo fajnie. Przyjechaliśmy, obczajamy, no i co? I tyle, ale ludzi jest. Powiem wam nawet sporo, więc
Dzieje się. Dzieje się. Tu jesteśmy obok jakiejś firmy, która ma łyżki i takie, wiecie, to moja woda. I takie rzeczy do kuchni. Takie, wiecie, chochle, nie chochle. Tak to wygląda. Taka niedziela. Pracująca mama. Even if I told you, I could never let you go. I'm not so sure you believe me. But if I mean to show you, I will never let you go. No. Cause you don't see the logic of things. It's quite a lonely world that we're living in. Oh baby, you are something special, I'm sure. Everything makes total sense when you're next to me. Uważajcie, bo tutaj mamy właściciela Scrap Daddy. Człowieka, który wynalazł te słynne gąbki do czyszczenia. Pamiętacie, kojarzycie? Mamy tutaj Scrap Daddy i Scrap Mami oczywiście. Proszę bardzo. Moi drodzy, powiem wam, zakończyliśmy tą naszą The Inspired Home Show, czyli inspirujący dom, takie show 2024. Powiem wam, ile tam było kompanii, to głowa mała. 75% totalnie nie kojarzy, to są, wiecie, jakieś takie małe kompanie. Było również stanowisko, jeśli byście wynaleźli jakiś produkt, to tam było jury, coś takiego jak Shark Tank, taki słynny program w amerykańskiej telewizji i ktoś mógłby w was zainwestować. Wiecie, kto jeszcze w ogóle był? Właściciel, ten cały, teraz on chyba już nawet nie jest właścicielem, ale ten cały inwentor Scrap Daddy, ten koleś Aaron, jego imię wydaje mi się, no szok, wszystkie te kompanie od kaw, garnków, KitchenAid, sprzętów, poprzez no różne jakieś kieliszki, szklanki, serwetki, deski, no wszystko. Wszystko, wszystko, wszystko. Bardzo ciekawe doświadczenie. Mega. Super na takie coś pójść, zobaczyć i w ogóle, wiecie, no mega. Po prostu mega.
I co? Ja już padam, padam po prostu, więc to niby były takie mini wakacje. Trochę praca, trochę, no wiecie, wszystko naraz. Ale było super, cudownie, zaraz wracamy do domu. Ja... Słuchajcie, godzina 20:10, a my przyjechaliśmy do Casco. Po co? Po wodę, bo nie mamy. Więc idziemy. Słuchajcie, plus tego jest taki, że zaraz zamykają i nie ma nikogo. Mamy 20 minut, musimy kupić wodę, ręczniki papierowe. No i zobaczymy, co jeszcze, ale patrzcie, co już mają tutaj. Spójrzcie na to. Takie ogromne cudo. $380. Nieźle, co? I już mają namioty, wszystko. Proszę bardzo, są nawet SPF-y. Takie. Lato w powietrzu. Chyba pierwszy raz w historii kupiliśmy, a raczej kupimy, tylko 4 rzeczy. Ręczniki papierowe, woda, masło do, wiecie, do jakichś ciast czy coś i woda gazowana. Nic więcej. Zobaczcie, jakie pustki. Najlepsza godzina na robienie zakupów. Zero kolejek. 20:20.